Czego uczy mnie Biblia w Pieśni nad Pieśniami, 5 rozdział, 11 werset? Jego głowa jest jak najczystsze złoto, jego kędziory faliste, czarne jak kruk. Oblubieniec i oblubienica. Oblubienica przedstawiła jej ukochanego jako świętego, wyróżniającego się spośród 10 tysięcy, jako świętego wyróżniającego się spośród wszystkich innych. Teraz przechodzi do bardziej szczegółowych informacji. Jego głowa jest jak najszlachetniejsze złoto. Głowa jest źródłem myśli, planów i celów. Jego myśli i jego cele są czyste jak najszlachetniejsze złoto. Dawid mówi o nim: jak drogie są dla mnie Twoje myśli, Boże, jak wielka jest ich liczba. Tak czytamy w Psalmie 139, werset 17, według UBG. Myśli umiłowanego wyrażone są w Jeremiasza, 29, rozdział 11, werset. Wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jakie cudowne cele ma on dla nas jako Kościoła, za który oddał swoje życie. Jego celem jest uświęcenie Kościoła i przygotowanie jako pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak mówi Słowo Boże w liście do Efezjan, 5 rozdział, 27 werset. Jego kosmyki faliste, nie ma śladu łysienia ani siwych włosów, chociaż jest odwiecznym, nie ma żadnych oznak starzenia się, jest wiecznie młody. O nim Izajasz pisze: Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Tak mówi Słowo Boże w Izajasza, 40 rozdział, 28 werset. Może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Tak mówi nam list do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset. O wielu wielkich mężach Bożych jest napisane, że się zestarzeli, jak na przykład Izaak, którego wzrok stał się słaby i w wyniku tego został oszukany. Dawid nie mógł kontynuować działalności jako król, w wyniku tego Salomon zastąpił go, gdy jeszcze żył. Całkiem inaczej jest w przypadku odwiecznego. Pan Jezus sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki, bo tak uczy nas list do Hebrajczyków, 7 rozdział, 24 werset. Jakże cenne myśli czerpiemy z Pieśni nad Pieśniami, 5 rozdział, 11 werset, która przypomina nam o Jego dobrych radach wobec nas i o Jego niezawodnej mocy do wypełniania wszystkich Jego obietnic. Amen. Bechnam.